nie bomba zabiła, bo zagroziła biało-czerwonym. Słoweńcy wychodzą w tej chwili owszem na prowadzenie, ale Polacy mają, mając o jeden skok mniej, ledwie o 30 punktów mniej w dorobku, a zatem tutaj nie ma mowy mówić o tym, żeby zagrażali nam reprezentanci Słowenii. No ale teraz już zaczyna się to, co najciekawszego w serii trzeciej grupie skoczków, czyli najpierw na rozbiegu Majnika Hajbek, Austriak. No a jeśli Austriak szukuje w powietrzu, to wszyscy już zwracają, zabierają głowę do góry, bo następny na belce startowej pojawi się Polak. Dawid Kubacki. Zawodnik, który w tym roku imponuje statecznością formy, jego skoki właściwie wszystkie są takie, że nie można mieć do nich żadnych pretensji, chociaż dzisiaj on mocno kręcił głową, gdy w pierwszym skoku lądował na 128 metrze, no 128,5 dokładnie, ale to w tej grupie, trzeciej grupie skoczków był czwarty rezultat i to absolutnie Dawidowi Kubackiemu nie sprawiało radości. Nie dawało satysfakcji, więc teraz on zapewne będzie chciał się poprawić. Teraz on będzie chciał skoczyć gdzieś w okolicach 130 metra, ażeby pomóc drużynie, ażeby ta polska drużyna przed ostatnią grupą skoczków była w jak najkorzystniejszej sytuacji. I już jest niesiony dopingiem w powietrzu i rzeczywiście teraz jest to skok powyżej 130 metra, a zatem ta pierwsza próba to była tylko chwilowa słabość. Teraz 133 punkty, noty sędziowskie po 18,5, 3 razy po 18,5, 2 razy 18, no i dużo punktów za wiatr w plecy, za ten niekorzystny przyciskający do skoku 7,8 punktów, a to oznacza, że nota łączna będzie bardzo wysoka, że to będzie dobry wkład w zysk całej drużyny przed finałową, ostatnią rundą skoku. Przed czwartą grupą zawodników, którzy rywalizować będą w konkursie. Jeszcze czekamy na oficjalne pojawienie się noty 137 punktów za ten skok. To jest najwyższa do tej pory ocena w drugiej serii konkursowej. No i to Polakom daje 942,4 punktów. Czy znajdą na to odpowiedź Anders Wellinger i 20-letni dziś obchodzący urodziny Norweg Marius Lindwood. To tym przekonamy się za moment. I oczywiście opowie o tym Tadeusz Kwaśniak. Ja tylko powiem, że proszę Państwa, Państwo pierwsi słuchając radiowej jedynki dowiadują się o wyniku, słyszą jaki jest ten ostateczny rezultat, bo w tym momencie, w tym przypadku, jak zresztą w wielu innych, radio wcześniej niż telewizja przekazuje te dane. Naprawdę, kilkanaście sekund wcześniej Państwo się dowiadują i Państwo są pierwsi, podobnie jak jedynka. No i tu dochodzimy do miejsca szóstego, Lustro Gorczyca i Kasia Puma-Piasecka. Jakie jednak ceny naprawdę sobie stawiają? Do czego właściwie dążą? Możemy się tylko domyślać. Większość potrafimy wyjaśnić, zwłaszcza, że odpowiedzi często okazują się banalne. Wielu jednak to nie wystarczy i uparcie będą drążyć, próbując odkryć całą prawdę o tajnych stowarzyszeniach. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak. Czytali Janusz Szydłowski i Marek Ciudek.